Dzień dobry, witamy już w 10. odcinku Zamarski TV. Jesteśmy dzisiaj obecni na wiejskim jarmarku świątecznym. Panie sołtysie, który to już raz? To już po raz szósty spotykamy się przed świętami w Zamarskach na jarmarku. Pomysł zrodził się w 2013 roku z okazji obchodów 790-lecia wsi Zamarski i tak koło gospodyń wiejskich rozpoczęło przygodę z pieczeniem ciasteczek. Dwa tygodnie przed świętami zbierają się panie z koła gospodyń wiejskich i pieką tradycyjne drobne ciasteczka. Oczywiście dzisiaj to już szósta edycja, jeśli chodzi o ciasteczka świąteczne, to zawsze się rozchodzą w 5 minut. Bardzo się cieszę, że to już tradycja w Zamarskach i przyjeżdżają do nas różni wystawcy, w tym koło gospodyń wiejskich cieszynianka z Marklowic. Z Cieszyna oczywiście, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już przy nowej scenie z kapelą góralską i że będzie pięknie. Oprócz ciasteczek można też dzisiaj kupić wyroby lokalnych producentów, m.in. mięso, szynki, salceson, jabłka. Można też kupić pierogi od KGW Cieszynianka i wiele różnych innych cudownych rzeczy, które mogą przyozdobić nasz dom w czasie świąt. Byliśmy obecni z kamerą w szkole w Zamarskach na Akademii z okazji 11 listopada. 6 grudnia Mikołaj zawitał do dzieci w Zamarskach. Gdzie ten śnieg? Miało być dużo śniegu. 4, 3, 2, 1. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Podczas tej wizyty odbyła się bitwa na śnieżki. Jak widać, śnieżki w tym dniu były nietypowe. Każde z dzieci porozmawiało z Mikołajem oraz otrzymało prezent. W tym dniu w naszym studio nagrywaliśmy również życzenia od mieszkańców Zamarsk, które zostaną opublikowane w Wigilię. Szanowni Państwo, stoimy przed budową sceny. Termin inwestycji został przedłużony do końca maja. Mamy nadzieję, że ten termin już zostanie dotrzymany, bo w czerwcu oczywiście święto dziedziny. Oprócz inwestycji, które dzieją się w Zamarskach, czyli rozbudowy drogi, która już na szczęście się kończy, mam dobre wiadomości. Udało się pozyskać środki finansowe dodatkowe na nasze różne działalności. Z Fundacji Santander udało pozyskać się 7 tysięcy na zakup nagłośnienia oraz ławek przed scenę, a kolejny raz udało nam się również pozyskać środki na działanie z młodzieżą, czyli Szwung 2. To jest 8,5 tysiąca. Będą to działania dotyczące organizowania życia kulturalnego w Zamarskach. Tak więc serdecznie zapraszam młodzież w wieku 13 do 19 lat do kolejnej edycji Szwungu Młodych. Do zobaczenia. W imieniu Zamarski TV chciałabym złożyć wszystkim życzenia wesołych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku.